Cześć wszystkim. Jakiś czas temu, przeglądając posty na jednej z grup makijażowych, spotkałam się z dramą dotyczącą Kat Von D, jej poglądów oraz kontrowersyjnego zachowania. I zaciekawił mnie bardzo ten temat, więc postanowiłam trochę poszperać, ale niestety na polskich stronach ani na polskim YouTubie nie znalazłam zbyt wielu materiałów na ten temat, więc musiałam przejść na amerykańską stronę internetu, gdzie już takie materiały oczywiście były, więc zaczerpnęłam z nich trochę inspiracji, trochę z tego, co przeczytałam wtedy pod tym postem i oto jestem i chcę Wam przedstawić to, co udało mi się znaleźć. Więc jeśli Was interesuje ten temat, no to zapraszam Was do oglądania. Przy okazji z góry zaznaczam, że jest to dla mnie temat neutralny, postaram się być jak najbardziej obiektywna i że nie mam na celu nikogo obrazić, ani Kat Von D, ani jej fanów, a jedynie chcę Wam przedstawić to, co udało mi się znaleźć, bo wiem, że dla niektórych osób może być to istotne przy wyborze produktów, marek, które są dostępne w drogeriach. Zacznijmy od krótkiego wstępu. Więc Kat Von D, a właściwie Katrin von Drockenberg, o ile dobrze to czytam oczywiście, została urodzona w małym miasteczku w Meksyku. Swojego domu niestety nie wspomina zbyt dobrze z tego względu, że nie było tam prądu ani bieżącej wody. Dorastała ona w bardzo religijnej rodzinie. Jej ojciec był zarówno lekarzem, jak i misjonarzem właśnie w Meksyku. Jednak ona nie poszła w ślady rodziców, co za chwilę się okaże, ponieważ w wieku 6 lat jej rodzice zebrali ją oraz dwójkę jej rodzeństwa do Nowego Jorku, a tam rozpoczęła ona swoją karierę, ponieważ najbardziej znana jest z dwóch TV show, czyli Miami Ink Studio Tatuażu oraz LA Ink, gdzie była tatuażystką. A co ciekawe, swój pierwszy tatuaż zrobiła w wieku 14 lat. Jest ona również popularna z bycia twórcą marki Kat Von D Beauty, w której wszystkie produkty są zachowane w charakterystycznym gotyckim stylu. Nie są one testowane na zwierzętach, a większość z nich ma wegańskie składy, z tego względu, że Kat Von D jest orędowniczką praw zwierząt, weganką i sama posiada 3 koty rasy Sphinx. Przejdźmy teraz do głównej części filmu, czyli do ciemnej strony Kat Von D. Kat Von D jest podejrzewana o bycie iluminatem ze względu na liczne symbole występujące na jej ciele, a także ze względu na zdjęcia, które umieszcza, na przykład jedno oko przysłonione dłonią, czy też kosmetyki w kształcie trójkąta. Najwcześniejsze oskarżenie w stronę Kat Von D nie jest udowodnione. Pochodzi ono od Amy'ego Jamesa, czyli byłego pracodawcy Kat, pochodzenia żydowskiego. Podobno, kiedy została ona zwolniona z programu Miami Ink, wysłała ona do swojego przełożonego kartkę ze zdjęciem, na którym napisała Burn in Hell Jubak, co oznacza smaż się w piekle Żydzie, a także narysowała na niej płonącą gwiazdę Dawida. Chodzi plotka, że jeden z tatuażystów widział Kat, kiedy zanosiła te właśnie zdjęcie do biura swojego pracodawcy, jednak ona wyrzeka się jakiegokolwiek powiązania z tą sprawą, mimo tego, że po teście pisma odręcznego, które wykryło, że jest 99% szans na to, że to właśnie Kat zostawiła tą notkę, to nie poniosła ona z tego tytułu żadnych konsekwencji. Kolejną sprawą, która również związana jest z antysemityzmem, jest fakt, że artystka spotykała się, a później zaręczyła ze znanym sprzedawcą motocykli Jesse Jamesem, którego zdjęcie krążyło wtedy po internecie. Co specjalnego było w tym zdjęciu, a to, że stał on na nim w nazistowskim stroju, wykonując nazistowskie powitanie, jedną ręką salutując, a drugą wykonując gest wąsów Hitlera. Co również ciekawe, około rok temu Kat Von D wstawiła do swojego Facebooka post,
gdzie jako zagorzała weganka porównuje masową hodowlę zwierząt na przemysł z morderstwami, które były wykonywane na Żydach podczas Holokaustu. Jakiś czas temu Kat opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie swojego korektora na tle bawełnianego dywanu i podpisała to zdjęcie Let the Locate Concealer do all the hard work for you, czyli pozwól korektorowi Locate zrobić całą ciężką pracę za ciebie. A przy końcu tego dopisku dodała ona czarnoskórą emotkę. Jest to dosyć kontrowersyjne, dlatego że w czasach niewolnictwa w USA czarnoskóre osoby były wykorzystywane między innymi do pracy przy polach bawełny. Co nie jest wcale dziwne, post ten został nieprzychylnie odebrany oraz został zalany falą wielu negatywnych komentarzy, co spowodowało, że Kat usunęła to zdjęcie i obecnie nie jest ono dostępne na jej profilu. Ostatnią sprawą w tym temacie, którą poruszę, jest nazwa pomadki Kat Von D, czyli Selection. Warto wspomnieć tutaj, że Kat ma niemieckie korzenie. A to dlatego, że za czasów obozów koncentracyjnych naziści używali tego słowa, aby opisać selekcję więźniów na śmierć podczas Holokaustu. I obecnie słowo to jest tematem tabu i słowem tabu w Niemczech, co oczywiście nikogo nie powinno dziwić, a jednak artystka użyła tego słowa mimo swoich korzeni jako nazwę dla pomadki. Po spotkaniu się z masą krytyki na ten temat zmieniła ona tą nazwę i obecnie pomadka nosi nazwę Beloved. Artystka w czerwcu zeszłego roku wzięła ślub z muzykiem zespołu Prayers Rafaelem Reyesem, którego pseudonim artystyczny to Lifar Sayer, co jest odwróconym imieniem i nazwiskiem mężczyzny. Co ciekawe, jest to popularny zabieg w kręgu satanistycznym. Dalej, analizując jego muzykę, w piosence Edge of the Blade wypowiada on słowa Sleeping with the Devil just to pay my rent, czyli spanie z diabłem tylko po to, by zapłacić swój czynsz. Jest on również zaangażowany w panseksualny program na temat płci. W piosence 1913 wypowiada on słowa I'm fucking your girlfriend and I'm wearing her lipstick. I'm fucking your girlfriend while she's painting my nails. Czyli pieprzę twoją dziewczynę i noszę jej szminkę. Pieprzę twoją dziewczynę podczas gdy maluję mi paznokcie. Mimo że menu na weselu było wegańskie, a para zamiast prezentów poprosiła o wpłatę na szczytny cel związany ze zwierzętami, to wiele osób dopatruje się w tym wydarzeniu rytuału okultystycznego z tego względu, że wystrój był przepełniony symbolami, a także kolorystyka wskazuje na wierzenia satanistyczne. Zaczynając od początku, zaproszenia na wesele przychodziły do gości w czarnych matowych pudełkach z nadrukowanym odwróconym krzyżem oraz złotym napisem En vida y en muerte, co po polsku oznacza w życiu i w śmierci. Otwierając to pudełko, naszym oczom ukazywało się zaproszenie w kształcie czaszki z odwróconym krzyżem na czole. Jak pewnie wiecie, odwrócony krzyż to główny symbol satanizmu. A co ciekawe, para tuż przed weselem otrzymała świecę, czerwoną świecę, z tym samym napisem oraz odwróconym krzyżem. Panna młoda na tę uroczystość wybrała sobie karfisto-czerwoną suknię, a welon na jej głowie zdobiły diabelskie różki. Kreację tą zaprojektował Majesty Black, czyli projektant, którego logo to odwrócony krzyż wewnątrz trójkąta. Buty i suknię Kat Von D zdobiła pieczęć w kształcie trzygłowego smoka. Pieczęcie takie są często używane w trakcie rytuałów magicznych. Wesele odbyło się w eleganckim hotelu w Kalifornii, który znajduje się również na okładce zespołu Eagles Hotel California,
gdzie piosenka o tym samym tytule przez niektórych interpretowana jest jako nawiązanie do satanizmu w Hollywood. Wchodząc do recepcji tego hotelu, naszym oczom ukazywała się biała sala z ogromnym, odwróconym krzyżem. Miejsce, w którym odbywał się sam ślub natomiast, było czerwone. W rytuałach okultystycznych kolor biały oznaczający czystość zawsze przeradza się w kolor czerwony, który oznacza ofiarę. Tort przedstawiał czerwony zamek. Ozdobami były liczne czerwone świece. Natomiast kwiatom na stołach towarzyszyły czaszki. Na weselu nie zabrakło również aktorów, tancerów ubranych w czerwone lateksowe stroje zasłaniające twarz. Podobnie do pana młodego, wszyscy goście mieli być ubrani cali na czarno, a na stołach czekały na nich karteczki z imionami z odwróconym krzyżem. Podsumowując to wydarzenie, możemy zwrócić uwagę na trzy główne symbole. Odwrócony krzyż, czyli symbol szatana, kolor czerwony, czyli symbol ofiary, oraz kolor czarny, czyli symbol śmierci. Kat Von D wraz ze swoim mężem przed przyjściem na świat ich syna Lifara, tak, dobrze pamiętacie, jest to odwrócone imię Rafael, zdecydowali, że zamiast lekarza postawią na położną, że wychowają swoje dziecko w diecie wegańskiej, a także nie będą go szczepić. Te decyzje spotkały się z masą hejtu ze strony fanów. Głównie z tego względu, że jak wiecie, szczepionki mają za zadanie pomóc nam w późniejszej walce z wirusami, na które szczególnie narażone są małe dzieci, które nie mają jeszcze dobrze rozwiniętego układu odpornościowego. Jestem pewna, że znalazłoby się jeszcze kilka podobnych faktów, podobnych ciekawostek i że nie wyczerpałam tego tematu w 100%, jednak postarałam się znaleźć te najbardziej popularne i najbardziej interesujące z nich. Osobiście muszę przyznać, że nie mam zamiaru oceniać Kat Von D, ponieważ każdy jest tylko człowiekiem. Uważam, że każdy może robić to, co mu się podoba i uważać to, co mu się podoba, mieć takie poglądy, jakie chce. Sama mam kilka kosmetyków z tej marki i nie mam zamiaru się ich pozbywać ze względu na to, co przed chwilą przedstawiłam. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, że te fakty mogły być podkoloryzowane i że niektóre z tych sytuacji mogły być niefortunnym zbiegiem okoliczności. Patrzmy na siebie, sprawiajmy, żebyśmy my byli z dnia na dzień lepszymi ludźmi, a dzięki temu cały świat będzie lepszym i cieplejszym miejscem. Pa!